8 marca upłynął w Galerii Olimpia pod znakiem eventu przygotowanego specjalnie pod kątem Święta Kobiet. Tego dnia każda z pań mogła poczuć się wyjątkowo. O miłą atmosferę zadbali m.in. panowie, którzy na powitanie rozdawali paniom kwiaty, czym wprowadzali je w doskonały nastrój. Dzisiejszy Dzień Kobiet spędzam w Galerii Olimpia i właśnie dostałam kwiatuszka pięknego od pięknego pana i jestem tutaj z koleżankami. Można więc powiedzieć, że panowie stanęli w dosłownym tego słowa znaczeniu na wysokości zadania. Były więc i tańce na róże i spotkanie z najprzystojniejszym mężczyzną w Polsce. Ale nim gwiazda wieczoru pojawiła się na scenie, nie mogło zabraknąć konkursów z nagrodami od wystawców uczestniczących w evencie. W Dniu Kobiet dzisiaj jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie sesje. Cieszymy się, że nasze stoisko zostało tak licznie tutaj odwiedzone. Jeśli chodzi o tą nagrodę, którą ufundowaliśmy, jest to sesja narzeczeńska bądź też sesja plenerowa dziecięca. W skład tej wygranej wchodzą wywołane 30 wywołanych zdjęć formatu 15x21, a także płyta ze zdjęciami pamiątkowymi, których na pewno będzie więcej. Wybieramy te 20-30 zdjęć takich najlepszych ujęć. Wiele tego dnia działo się w galerii. Atrakcje przygotowano zarówno dla tych dorosłych, jak i całkiem małych kobietek. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, także nasza firma pomyślała o tym, by sprawić przyjemność młodszym kobietom, bo wiadomo, że starsze dostają kwiatki, natomiast czasami o tych młodszych dziewczynkach, małych kobietkach się zapomina. Dlatego postanowiliśmy skręcać baloniki, właśnie takie kwiatuszki dla dziewczynek. Oczywiście również jest malowanie buziek, bo dziewczynki to kochają, ale przy okazji też kobiety mają robione makijaże. Z kolei, by zachęcić bełchatowianki do czynnej aktywności ruchowej, zorganizowano specjalny pokaz tego, co można robić w siłowni. Wszystko po to, by zmotywować panie do wiosennej metamorfozy ciała. Na wszystkich chętnych czekały promocyjne ulotki, kupony rabatowe i oczywiście porady fachowców. Dzisiaj mamy wiele takich ofert dla kobiet, które mogą po prostu sobie zobaczyć, jak ćwiczymy, jak wyglądają te zajęcia, co one dają. No, omawiamy z instruktorami i trenerami personalnymi zajęcia, cykle. Zachęcamy wszystkie panie, żeby były piękne na wiosnę i na lato. Badania robimy tutaj, skanujemy obraz całego ciała, pokazuje nam to różne niedobory w organizmie, co możemy uzupełnić od razu, stosując odpowiednią suplementację. Nasza firma i dietetyk firmy Naturhaus, czyli ja, proponowałyśmy dzisiaj przede wszystkim bezpłatne pomiary nadmiaru tkanki tłuszczowej, nadmiaru wody metabolicznej. Sprawdzałyśmy wagę u pań, sprawdzałyśmy BMI przede wszystkim, czy waga jest zdrowa, czy nie. Doradzałyśmy w kwestii zdrowego odżywiania. Rozdawałyśmy również bezpłatne informacje dotyczące prawidłowo opracowanej diety. Panie były bardzo zainteresowane, bo każda kobieta chce dobrze wyglądać na wiosnę. Panie mogły też skorzystać z bezpłatnych porad kosmetycznych lub wziąć udział w warsztatach, podczas których wykonywały kosmetyki naturalne oraz zapachowe woreczki. Właśnie wzięłam udział w warsztatach kosmetycznych, gdzie można było sobie samemu zrobić sól. A ten Dzień Kobiet uważasz za udany? Myślę, że tak. Tak, bardzo udany. No to jak widać, o, jestem tutaj na galerii z synem, z wnuczkami, z synową. Mąż był, ależ poszedł, także no fajnie, no. Starsza i młodsza część widowni z zapartym tchem czekała na rozmowę z misterem Polski i trzecim wicemisterem świata w jednym, Rafałem Maślakiem, który zgodził się opowiedzieć o początkach swojej błyskawicznej kariery. To było takie spełnienie marzeń, ponieważ i też troszkę szczęścia, bo znalazłem się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zobaczyli mnie organizatorzy mistera Wielkopolski i nakłonili mnie, żeby żebym wziął udział w misterze Wielkopolski. Tam udało mi się wygrać, później wygrałem etap mistera Polski i tak sobie pomyślałem, kurczę, no jeżeli los mi daje szansę, żebym poznał troszkę tego świata, no to pójdę dalej. Byłem strasznie ciekawy Warszawy. Udało mi się zdobyć zaproszenie na pierwszy pokaz Paprockiego Brzozowskiego. Tam wyszedłem na siankę, potem zainteresowały się mną media. Później występ w programie Taniec z Gwiazdami, więc naprawdę to się działo na przestrzeni kilkunastu miesięcy. To jest ogromny sukces. Wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet samych pogodnych chwil życzy Galeria Olimpia.